teatrem w swej istocie szaleństwo się bardzo ściśle wiąże, bo granie, bycie aktorem, nakładanie maski, czy też granie jakichś ról, nie jest to sytuacja ze wszechmiar normalna. Jest to jakiś stan nawet zwyczajny, no samo to, że ja komuś wyznaję jakiekolwiek uczucia intymne, a tutaj 100 osób gapi się tak na mnie. No jest to dziwne, nie? Tego się nie robi generalnie publicznie, robi się to intymnie. No więc ludzie, którzy to wykonują, są szaleńcami na swój sposób. I jeszcze jak studiowałem reżyserię w Krakowie, to mieliśmy z moimi kolegami aktorami wielki problem, jak uchronić się od popadnięcia w jakieś dziwne dewiacje psychiczne, a jednocześnie robić teatr energetyczny, wartościowy, cieleśnie istotny, czy jak się angażować do końca w jakieś tam przedstawienia teatralne, jednocześnie zachować zdrowie psychiczne. Nie jest to naprawdę proste i byłem świadkiem wielu tragedii, takich właśnie wielkich aktorów, których obserwowałem z bliska. I to już nie chodzi o ten zwykły polski alkoholizm, ale chodzi o normalne psychiczne rozstrojenia. W Polsce te pomoce są ciągle jeszcze bardzo takie marne, więc ci ludzie muszą sobie sami radzić. A w związku z szaleństwem i teatrem muszę rozpocząć od początku teatru. Teatr, jak Państwo wiecie, wynaleźli Grecy. Około 25, to się po angielsku mówi 25 razy 100, 2,5 tysiąca lat temu. I to właśnie również Grecy sformułowali pierwszą i taką najbardziej dla nas wciąż inspirującą definicję. Cóż jest szaleństwem, jak ono się ma do życia człowieka? Otóż największe dobra mamy przez szaleństwo, powiedział Platon, jeśli tylko są darem bogów. Platon tutaj na oczywiście sławnym obrazu Rafaela, przedstawiony jako Leonardo da Vinci, Grecy i Platon rozróżniali 4 różne szaleństwa. To tylko tak, jako wstęp, bo można oczywiście oszaleć profetycznie. I to do dzisiaj w wielu kulturach, o jednej takiej kulturze wspomnę, dzieje się. Obsesje, opętania, transe, to są wszystko sposoby, w które my, ludzie, komunikujemy się z Bogiem. Zastępujemy nasze własne ja jakimś większym, czy to może być anioł, Bóg, cokolwiek nas tam inspiruje i ta energia, to coś, co się w nas manifestuje, mówi, co będzie, a my się pytamy, więc to mówi. Inny rodzaj szaleństwa, oczywiście szaleństwo rytualne i tu takim sztampowym przykładem jest Dionizos i jego, troszkę o tym opowiem, potem oczywiście szaleństwo poetyckie. Platon i wielu Greków uważali, że nie można być genialnym poetą bez inspiracji boskiej. A inspiracja boska, no to jest szaleństwo. To jest coś większego, co nas spotyka, co na nas opada jak taka chmura i nam mówi te wiersze. To nie my kombinujemy te wiersze, nie my układamy rymy, przez nas to się układa. I ten, kto jest, kto ma łaskę, że ci bogowie go wybiorą i przez niego będą channelować i te wiersze nam manifestować, no to staje się poetą. To jest jedna z teorii, bo oczywiście inni Grecy, tacy jak Hezjod, mówili, że nie, to tam jakie tam szaleństwo. To po prostu trzeba się dobrze nauczyć. I my dzisiaj z punktu widzenia naszej wiedzy, kiedy patrzymy, jak grecka poezja jest konstruowana, te skomplikowane metra, to przyznajemy raczej rację Hezjodowi. Trzeba się bardzo dużo nauczyć, żeby tworzyć tak skomplikowane miary rytmiczne i to jeszcze sensownie, żeby coś znaczyło. No i oczywiście czwarty, szaleństwo erotyczne. No to wszyscy Państwo znacie. Kult opętania jest od bardzo dawna traktowany jako jedno z najistotniejszych źródeł teatru. Bo czymże jest bycie aktorem? No opętanie rolą. I nawet ci aktorzy, którzy są dzisiaj bardzo awangardowi i już nie grają innych, tylko grają siebie, to opętują się jakimiś aspektami swojej własnej osobowości. Ale jest to rodzaj stanu nadzwyczajnego, więcej energii kosztującego, bo inaczej, gdybym ja nawet w tej chwili, gdybym nie był lekko nadenergetyzowany, to by Państwo po prostu z nudów tu zmarli. Więc żeby nawet wykład przeprowadzić, to ja muszę nabrać pewnej wyrazistości. Muszę skupić tą energię w sobie, muszę ciało jakoś wzniecić, rozwibrować, żeby tę uwagę Państwa skupić. A co dopiero aktor, których tam jest 15. No więc kult opętania, oczywiście do dzisiaj bardzo jest ten kult praktykowany. Najbardziej prawdopodobnie na Bali to taki przykład jednej z wieszczek, przez którą Balijczycy łączą się
z jakimiś, oni to nazywają bardzo różnie, te bóstwa, które się pojawiają w tych opętanych kobietach i mężczyznach, mają bardzo różne imiona, one są z bardzo różnych krajów, oni są niezwykle ekumeniczni, tam są bóstwa z Japonii, z Chin, nie słyszałem o żadnym polskim, ale generalnie to nie jest nic takiego totalnie lokalnego i te bóstwa, przemawiając, odpowiadają na pytania wspólnoty, jak na przykład poradzić zarazie. I to jest coś, co my możemy dzisiaj, jak jesteście Państwo nawet z jakąś i taką na wycieczce na Bali, możecie to zobaczyć przypadkiem, to się tam dzieje. To jest cały czas ich sposób komunikowania się z tą rzeczywistością inną, duchową. Maska jest takim najbardziej znanym, bo oczywiście z antycznej Grety się wywodzącym, narzędziem transformacji. Nie wiem, czy Państwo kiedyś zakładaliście maskę. Maskę, jak się założy na twarz, to się totalnie zmienia recepcja świata. Nagle mamy małe otworki, które powodują, że widzicie tylko to, co jest przed wami. I tak jest w teatrze japońskim. W teatrze balijskim macie otworki pod źrenicami, widzicie tylko to, co jest na dole, ale bardzo mało. I teraz każda z tych tradycji teatralnych wymyśla jakieś słupy, jakieś różne sposoby informowania tego aktora, żeby się nie zabił. W teatrze no, oni grają około 1,10 m nad poziomem widowni, czyli gdyby on, ten aktor, nie zauważył tych słupów, które ograniczają go, no, bo to by zleciał, złamałby sobie tam, jeżeli nie kark, to przynajmniej nogę. Więc to są bardzo skomplikowane sytuacje, ale o co mi chodzi? Że to ograniczanie recepcji powoduje też, że człowiek się jakby musi uczyć ruszać na nowo. Że jeżeli my robiliśmy takie eksperymenty w szkole teatralnej, że jeżeli chcemy przygotować człowieka, jakiegokolwiek z Państwa, teraz, tu i teraz, do grania roli, czyli jakby zawiecić na chwilę wasze ja, wasze prywatne ja, wsadzamy takiemu człowiekowi maskę, on nagle głupieje, bo traci peryferalne widzenie. My nawet nie wiemy, jak bardzo ważne jest to, że zupełnie automatycznie nasz mózg reguluje na przykład ruchy ciała. Kiedy ja raz do Państwa mówię, ja nie myślę o tym, jak mam ruszać tymi rękami, ja chcę tylko wyrazić swoje myśli jak najbardziej precyzyjnie. A mój mózg tym właśnie peryferyjnym widzeniem tak steruje moimi ruchami, żeby te moje intencje jak najlepiej Państwu wyrazić. I teraz, kiedy ja bym był w masce, to nagle bym tych peryferyjnych wizji nie miał i moje ręce musiałyby się na nowo uczyć ruszać. I to jest najprostszy sposób do stworzenia a z prywatnego człowieka, aktora, czyli bezradnej osoby, która mówi, no to ja nie wiem, co ja mam robić teraz, no to rusz tą ręką, ale ja nie widzę nic, no to ja ci powiem, co masz robić. No i teraz uczymy tego człowieka nowego sposobu bycia. My mamy bardzo dużo materiałów na temat maski z teatru japońskiego. Ja będę już wchodził teraz w historię, bo może też kiedyś Państwu opowiem o teatrze japońskim, bo to jest zupełnie niesamowita. Zresztą 2 tygodnie temu się byłem w Tokio w teatrze Kabukiza i przez 5 godzin po prostu w totalnej iluminacji, bo to, co oni robią, tego nie robi nikt na świecie. Nawet na Bali tak nie są perfekcyjni, tak znakomicie artystycznie. W Japonii wywodzi się teatr od bogów. Otóż tutaj ta historia, która jest zapisana w świętej księdze Kondziki, to jest taka Biblia japońskiej kultury, coś takiego jak Odyseja, czy Iliada, czy te wszystkie Wedy w Indiach, czy właśnie Biblia w krajach tutaj chrześcijańskich, to jest taka, czy żydowskich, to jest taka właśnie księga, która zbiera te wszystkie pierwsze opowieści. W tej księdze jest o tym bardzo ciekawa historia, o tym, jak to niejaka Ama no Uzume, która po polsku będzie niebiańska, bystra dziewczyna, czyli bogini słońca. Nie, to jest taka tancerka, wywabia z bogini Amaterasu, to jest bogini słońca, świecąca na niebie. Tylko w skrócie, bo to jest fascynująca historia. Ta bogini słońca ma brata, który jest bardzo krnąbry, aż ją w końcu zaczął gonić i chciał ją zgwałcić. Ona się wkurzyła. Mówi, no to ja nie chcę być na takim świecie, w którym brat mnie gwałci i się schowa do dziury, do takiej groty wlazła. No ale jak bogini słońca wlazła do groty, to zgasło słońce, no to było ciemno. No więc bogi się trochę zdenerwowały, nic nie widać, trzeba tą bogini jakoś wywabić. I wtedy ta Amano Uzume wpadła na pomysł, to ja będę tańczyć. I w tej legendzie, którą zapisano w Kondziki jest, że ta nie tylko, najpierw tańczyła, więc bogowie się śmieją tam. My swoją drogą nie wiemy, jak oni to widzieli, bo nie było słońca. Są bogami, no więc jakoś tam widzieli. I okazało się, że to samo tańczenie nic nie robi, więc ona kiece do góry i pokazała, co tam ma. Nie miała gaci, więc było fajnie. Więc bogowie, ale jaja, nie? Potem jeszcze, żeby to bardziej było pikantne, zdjęła tutaj górę i te wielkie, piękne piersi zaczęły wirować, więc bogowie już się tarzali. Mówi, ale mamy fajny entertainment.
No i oczywiście, a ta tam siedziała w tej jaskini i słyszy te krzyki, te radosne śmiechy, już nie wytrzymała, no i tam wyzianęła za tej skały, a bogowie od razu zamknęli tą grotę i już od tej pory mamy tą boginię słońca z nami, ale ona co jakiś czas ma takie nawroty, procesuje tę traumę, no i trzeba jej po prostu przypominać, że nie, my dla ciebie zatańczymy. I raz do roku teraz Japończycy właśnie tańczą dla niej, trochę takie wyuzdane. Dla nich wyuzdane, to państwo byście umarli z nudów, bo to jest takie, że stoi jakiś człowiek i robi gest jeden na minutę, nie? Czyli tu, a do tego jeszcze jest muzyka, która przypomina jakby jakiś taki rój trzmieli. I no, jest to specyficzne. Ja to lubię, nie? Ale jak byłem, Dagusia uciekła, nie chciała tego oglądać. Ja zostałem, Jezu, jak ja przeżyłem. No okej. Okay. Wszyscy poszli, nawet turystów nie było. Ja stałem, oni tam i ruszali. Oni mają takie długie ciuchy i to stoją tacy wpatrzeni, bo tam nie wolno emocji pokazywać. Wszyscy są tacy besterkiton, nie? Nieruchomi. I ta muzyka wali, po prostu w głowie wam też wibruje. A on ten gest robi, ich jest 20, robią taki gest, nie? I nagle bum! Jest jaki dramat, nie? Więc to jest to wyuzdanie a la Japonia. To specyficzne. Teatr, no, najbardziej znany teatr japoński wynalazł tak naprawdę Zami Motokoyo i jego tato. Zami jest ważniejszy, bo on spisał potem te reguły teatru, no, w XV wieku. Przez to zresztą został potem wysłany na wyspę, bo to była straszna rywalizacja pomiędzy różnymi grupami artystów. Ale dla nas ten Zami jest ważny, bo to jemu bogowie zrzucili z nieba maskę. I on dostał tą legitymację boską, to jest ta maska po lewej stronie, którą zrzucili bogowie. I on do dzisiaj w Japonii czci się jako taki najbardziej święty narodowy obiekt. I ta maska w miejscu, w którym spadła, jest uczczona tutaj tym kamieniem. To jest no jedno z takich zupełnie niesamowitych zdarzeń. Coś takiego było też w Rzymie, że maski kiedyś tam spadły na początku Romulusowi, ale to jakby najważniejsze jest dla tego, bo z tego zaczyna się teatr. No i ta maska w teatrze japońskim, słowo no znaczy rzemiosło. Znaczy ktoś, kto jest aktorem w tym arystokratycznym teatrze japońskim, XV-wiecznym, średniowiecznym, to jest ktoś, kto jest przede wszystkim dobry rzemieślniczo. Już nie będę teraz wchodził w szczegóły, ale skomplikowanie metryczne. Tam w innym metru śpiewają, w innym metru grają. Oczywiście państwo, jak to oglądacie, to widzicie tylko bardzo wąskie, wolne ruchy i widzicie dziwnych, starszych panów z bębenkami, którzy co jakiś czas bum, bum. Jak sobie pomyślisz, że to jest jego zawód na życie, nie? Że on 8 razy w ciągu jednego spektaklu walnie w bębenek, nie? Ale jak ja się pytam potem japońskich artystów, mówią, no tak, ale to jest ten, który zna dokładnie całą teorię. I on jak walnie w bębenek, to nam zmienia całą grę. On nas informuje, że teraz przechodzimy do następnego etapu. I siedzi taki dziadzio, nie ma ten bębenek. To jest tylko to. I on to robi na życie. Nie z tego ma jakiś dochód. W Japonii dobrze płacą prawdopodobnie. Teatr japoński to jest coś takiego, co jest tak naprawdę wręcz wcieleniem kultu opętania. Tutaj państwo widzicie z tyłu, to jest scena. Scena, pod którą jest 9 takich jakby beczek, które się dosypuje różnym, przede wszystkim piaskiem, ale i czasami ryżem, żeby nastroić tą scenę. Nie jak bęben, żeby w to walić, tylko żeby tutaj głosy tych śpiewaków, którzy będą teraz, bo opera, no to jest opera tak naprawdę, żeby one lepiej brzmiały w tych okolicznościach przyrody. Więc to jest taki jakby rodzaj wzmacniacza dzisiejszych gitarzystów. Natomiast tutaj z tyłu jest sosna. I sosna jest jednym z najstarszych drzew czy takich obiektów przyrody czczonych w Japonii jako pośrednik pomiędzy światem duchów a światem tym, naszym doczesnym. I ta sosna tutaj jakby, i też te takie małe sosny, które zasadzają bardzo często w tej drodze, którą tutaj wchodzą aktorzy kolejni, żeby grać. Więc tak naprawdę oni tutaj odtwarzają za każdym razem do pętania, że te postacie, które się tu pojawią, to będą, bardzo często to są też duchy, to nie są realne postacie i te postacie będą opętywać artystów. Jedno z najsławniejszych przedstawień transformacyjnych to jest Tejam, ciągle jeszcze praktykowany w Indiach, w którym to ludzie są
zamieniani w takie jakby instrumenty dla obecności Boga za pomocą zupełnie niesamowicie spektakularnych inscenizacji. I tu Państwo widzicie kostium, co jest ciekawe, tu akurat nie ma maski, to są zawsze pomalowane twarze, ale to ciało właściwie ginie w tej całej kukle, która jest obudowana. Niektóre z tych głów, takich czap, mają kilkanaście metrów do góry. Są faceci, którzy kijami to podpierają. To jest jakby ten człowiek zupełnie zostaje transformowany w inną postać, tańczy bosymi stopami w ogniu oczywiście. To widzieliśmy w Ladaku, taki klasztor Mato, w którym dwóch kapłanów maluje sobie, znaczy im malują to inni kapłani, malują im dwa wielkie wizerunki na piersiach. To są bóstwa opiekuńcze. Stare pogańskie bóstwo opiekuńcze jeszcze przed buddyzmem, które ten klasztor uważa za swoich opiekunów. I to są te twarze, które widzą. Ich prawdziwe twarze są zakrywane takimi maskami ze skóry zwierzęcej i oni biegają po parapetach świątyni bardzo wysoko na skalę. Nikt jeszcze nie spadł i to są ci, którzy będą wieścić. Czyli to są ci, którzy tak naprawdę przemieniani zostają w te demony bóstwa opiekuńcze. Jeszcze inne zastosowanie maski zaproponował Grotowski w Akropolis, kiedy to maska nie była czymś nałożonym z zewnątrz. Grotowski chciał sportretować muzułmanów, czyli tych więźniów Auschwitz, którzy stracili nadzieję, którzy już nie mają żadnych chęci do życia. I on wymyślił, że żeby stworzyć taki wizerunek wiarygodny muzułmana w Oświęcimiu, to trzeba wyprodukować nieruchomą twarz od środka, procesem wewnętrznym. I ci aktorzy grali z tymi nieruchomymi twarzami role, w których opowiadali jakieś teksty z Homera. To oczywiście Wyspiański napisał, ale to były takie cytaty z Homera i z innych, i z Biblii, ale te nieruchome twarze powodowały totalne takie dysocjacje poznawcze. I Akropolis było to jedno chyba z najbardziej wstrząsających przedstawień na temat szaleństwa ludzkości. Otóż sześć osób, które pomiędzy widzami, tutaj widzicie Państwo aktorów na czarno, a na biało widzów, sześć osób biegało i zabudowywało salę, zaczynając od tego, że razem z rupieciami byli też ludzie rupiecie, nie było żadnego kapo, nie było żadnego strażnika, sama ludzkość, te sześć osób, recytując bezmyślnie, bez żadnego rozumienia jakieś wielkie teksty kultury zachodniej, Biblię i Homera, tak naprawdę robili bezsensowną pracę, zabudowywali tą przestrzeń jakimiś żelastwami, cywilizacja totalnie bez sensu, żeby na koniec z pieśnią radosną wejść do skrzyni, która się okazywała krematorium, a Zbawca Chrystus to lalka, którą znaleźli szmaciana i oni w niej widzieli Zbawcę. Czyli Grotowski w 1962 roku, parę lat, niedługo po II wojnie światowej, totalnie utracił wiarę w ludzkość. To był jeden ze spektakli, jeden z pierwszych spektakli, po których nie zdarzyło się, żeby ktoś zaklaskał. Ludzie przeżywali traumy, bez względu, czy to było w Polsce, czy gdziekolwiek, to trwało około 50 minut. I to jest o szaleństwie ludzkości chyba najbardziej dojmujące przedstawienie. Teraz jeszcze Państwu powiem kilka case studies, czyli takich przykładów z antyku począwszy, osób, które są właśnie szalonymi. Kassandra jest chyba taką najbardziej modelową szaloną. Otóż Kassandra była przepiękna, zakochał się w niej Apollo, ale ona nie chciała z Bogiem, bo ona jego nie kochała. Więc on tak się wściekł, że powiedział, okej, to ja ci dam dar wieszczenia, ale też taki dar ci dam, że nikt tobie nie będzie wierzył. No i to jest ta Kassandra, która, kiedy Trojanie bronili się w Troi i kiedy Odyseusz wymyślił konia trojańskiego, mówiła Trojańczykom, słuchajcie, to jest podstęp, a oni oczywiście się tym nie przejęli. No i tego konia trojańskiego wjechali do środka. Kiedy już Grecy zdobywali i niszczyli Troję, Ajas wyrwał Kassandrę z ołtarza bogini Ateny, a Klitajmestra zazdrosna o to, że Kassandra została jej mężowi jako branka oferowana, zamordowała ją. Straszna historia. Kilka znakomitych dramatów antycznych, tragedii powstało, a to jedna z bardziej wstrząsających współczesnych interpretacji. Kassandra uwięziona w prawdzie, nie może z tego worka się wydostać. Takie współczesne przedstawienie.
związany z Kasandrą jest Ajas. Ajas będzie tym, który wyrwie Kasandrę ze świątyni, oderwie ją z ołtarza, od ołtarza Ateny. Ajas, który był jednym z największych bohaterów, drugi po Achillesie. Tu Państwo widzicie, jak Ajas rannego Achillesa wyprowadza, wynosi z pola bitwy. Czyli taki najbardziej ukochany i on był też silniejszy, on nie był inteligentny. To był mięśniak, ale był niezwykle silny i jeżeli chodzi o miecz i inne takie siłowe walki, to był najlepszy tam. Więc to był taki wielki bohater tuż obok Achillesa. No ale miał tego pecha, że wyrwał tą Kasandrę od ołtarza bogini Ateny. Bogini Atena bardzo się na to rozeźliła i postanowiła go oczywiście ukarać. Kara była straszna. Znamy to też ze sztuk właśnie, na przykład Sofoklesa o Ajasie. Ta kara polegała na tym, że kiedy ten Ajas Achillesa uratował, wyniósł go z pola bitwy, dokonał czynu bohaterskiego. I kiedy Achilles wreszcie zginął, bo to Państwo znacie historię bitwy pod Troją, miał tą piętę, w nią strzelono łukiem, koniec, udało się pokonać największego bohatera greckiego, to był problem, co zrobić ze zbroją, ponieważ Achilles był ukochankiem bogów i Hefajstos, grecki bóg kowal, wykonał mu ze złota jakąś najwspanialszą zbroję. No i ta zbroja została po Achillesie. Wszyscy oczywiście byli pewni, że tą zbroję odziedziczy Ajas jako jego największy przyjaciel, no i wybawca w jakimś sensie. A tu się pojawia chytry i sprytny Odyseusz, który też miał chrapkę na tą zbroję. Oczywiście Odyseusz, który jest bardzo wielkiej przyjaźni z boginią Ateną. To Atena namówiła Odyseusza, co tam będziemy temu mięśniakowi taką wspaniałą, on nawet tego nie doceni, dupek. Weź ty, chłopie. No i oczywiście Odyseusz, który słynął z krasomóstwa, zaproponował, zróbmy taką rozprawę, sąd nad tą zbroją. No i oczywiście wystąpił tak pięknie perorował, że Grecy, no kurczę, właśnie to Odyseusz powinien dostać. No i dostał. No bo Odyseusz to konia wymyślił, nie? No więc Ajas, jak każdy mięśniak, przeżył załamanie i jak każdy mięśniak postanowił się zemścić. No więc taki mięśniak, jak się mści, idzie, zabija, nie? No więc w nocy czekał, aż się wszyscy, bo to już było po bitwie pod Troją, wszyscy Grecy się po prostu cieszyli, że wygrali, więc się schlali na maksa, więc leżeli tam pokotem po tych swoich namiotach. No i on postanowił, że tych wszystkich wodzów, którzy głosowali, żeby mu nie dać tej zbroi, to on w nocy wyrżnie. No ale od czego bogini Atena, która śledzi, co się dzieje cały czas. No i jak widzisz, ten Ajas z mieczem zmierza ku namiotowi, w którym król Menelaos, Agamemnon, no i właśnie Odyseusz sobie pochrapują w totalnej niewiedzy, spici na maksa, no to ona sprowadza boginię szaleństwa, ta bogini wchodzi w tego Ajasa i nagle on widzi inną rzeczywistość. On widzi, że tam, gdzie są te namioty, to jest bydło, a tam, gdzie jest bydło, to są te namioty. I on zostaje przez tą boginię szaleństwa wyprowadzony z prawdziwego obozu, doprowadzony tam, gdzie mają jedzenie, czyli bydło na przyszłe szaszłyki i on wyżyna całą tą zgraję tych wszystkich byków, krów i myśląc, że oczywiście zabija to tych swoich wrogów. Kiedy bogini szaleństwa go opuszcza, wracają mu zmysły, no to wariuje już naprawdę po ludzku, bo został upokorzony w sposób największy, bo oczywiście widzi, co zrobił i popełnia samobójstwo. I tutaj mamy parę waz, na których on się zabija. Mamy też sztukę Sofoklesa, w której on się zabija. Zabija się w ten sposób, że wsadza miecz w ziemię i na to się nadziewa w bardzo spektakularny sposób. Jedną z ciekawszych inscenizacji Ajasa był spektakl Teodorosa Tercupulosa, który wymyślił dziwną metodę przewentolowywania aktorów. On wprowadza aktorów w stan zupełnie transowy za pomocą ćwiczeń fizycznych i nadmiernego oddychania. On tam wymyślił takie procedury oddechowe, które są gdzieś tam zaczerpnięte ze starszych greckich rytuałów i ci ludzie rzeczywiście zachowują się w sposób bardzo dziwny, są ewidentnie w transie, no i odgrywali tego Ajasa. To jest jedna z dróg, że tak powiem, nawiązania do klasyki. Przez szaleństwo. Najbardziej sławny chyba szaleniec i do końca nie wiadomo, szalony czy nieszalony, to Hamlet. Hamlet jest był możliwy tylko dlatego, że w zespole Szekspira był ten pan, Richard Burbage. To pierwszy aktor, który potrafił grać plecami. To pierwszy aktor, który podczas ciszy, kiedy nie miał słów,
grał swoją rolę. W Teatrze Brytańskim, tym wczesnym, panował zwyczaj taki, że jak się nie miało słów, to się po prostu rozmawiało z kimś, kto był na widowni, się plotkowało, co tam nowego, jakie masz dzieci. A potem dopiero, kiedy były słowa, no to się tam mówiło coś. No i to był taki teatr bardzo taki dla nas, bardzo amatorski w tym sensie. Natomiast Barbic był pierwszy, który jak wchodził w rolę, to on trzymał cały czas. Nawet jak miał 15 minut żadnych słów, tylko jak coś inni coś mówili, on był na scenie, to on grał tam. I to było, i to my dzisiaj tak sądzimy, i angielscy naukowcy tak sądzą, że to mogło zainspirować właśnie Szekspira do stworzenia pierwszego tak naprawdę w dziejach portretu człowieka wewnętrznego. Bo Hamlet, wcześniej może jeszcze Brutus, Wieruszy Cesarze, to było parę lat wcześniej, ale to taki nie do końca. Natomiast Hamlet to już jest pełne spełnienie, ukazanie, co się dzieje w człowieku, który ma nagle problem. Zabili mu tatę, mścić się, nie mścić, inne problemy się pojawiają. I ukazanie tego dramatu człowieka od strony środka, czyli od strony monologów, które nie są wykrzykiwane, tak jak to było w teatrach brytyjskich bardzo często, że monolog służył takiemu właściwie totalnemu steroryzowaniu widzów. Aktorzy jak Alain słynęli z tego, że potrafili 15 minut tak perorować, że ludzie siedzieli wbici w ogóle. I to był taki właśnie teatr zupełnie innej rangi niż ten nagle refleksji. I nagle chodzi po scenie koleś i rozważa. Być, nie być, co, bić, zabić. No i to było coś, co było rzeczywiście rewelacyjne. Plus jeszcze to, co się staje tematem tego właśnie Hamleta, czyli mad in craft, czyli szaleństwo jako rzemiosło. Jedną ze wspanialszych ról Hamleta to oczywiście Sarah Bernhardt, pierwsza kobieta, która zrobiła... Oczywiście kobiety grały wcześniej, ale to nigdy nic dobrego z tego nie wychodziło. Nie mamy żadnych dobrych recenzji. Natomiast Sarah Bernhardt ponoć stworzyła Hamleta, jakiego nawet mężczyźni byli w stanie tworzyć. Mój ulubiony Hamlet to jest ten pan, czarnoskóry brytyjski aktor, Adrian Lester, który u Brooka zagrał właśnie w spektaklu Hamlet, bardzo okrojonym, zupełnie niebywałe właśnie studium człowieka od środka. Jeszcze z Hamletem wiąże się niesamowita anegdotka. Daniel Day-Lewis, którego pewnie Państwo znacie z filmów, w scenie z ojcem, jako Hamlet, zamiast aktora zobaczył własnego ojca. Wyszedł z teatru w połowie spektaklu i nigdy potem nie powrócił. I nigdy potem Hamleta już nie zagrał, bo mu się tata zjawił. Czyli no, nie jest to takie znowu bezpieczne bycie na tej scenie. W czasach elżbietańskich aktorzy, którzy grali Mefistofelesa, no to mieli krzyże jakieś na tym, bo na przykład w Faustie to rzeczywiście pojawiają się diabły. Bardzo często mamy takie opisy, takie listy mamy, że diabłów było więcej jak aktorów na scenie. Czyli kto tam był? Może prawdziwy diabeł się pojawił i na przykład aktor, który grał tego Fausta, tak się bał, że tam prawdziwy diabeł przychodzi, że święcone jakieś brał specjalne lekcje przed tym spektaklem i kazał się księdzu święcić dookoła i miał same krzyże pod kostiumem miał jakieś takie jakby żelazne znamiona boskości, czy jakieś Matki Boskie, jakieś Chrystusy na krzyżu. To wszystko miało chronić jego ciało. A i tak ludzie na widowni widzieli więcej diabłów niż aktorów było w zespole, nie? No i oczywiście z tym się wiąże Ofelia. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale to imię Ofelia można wywodzić od greckiego pomoc, albo też od o, czyli cyfra, zero, i felia, liczba mnoga od feleus, skaliste podłoże, czyli Hamlet nie ma szans cokolwiek zrobić, bo jego ziarno opada na skalistą, bezowocną glebę. Grali to oczywiście wszystkie te role chłopcy. I tu macie Państwo bardzo charakterystyczny rysunek. Tylko kostium czyni z tego w środku osobnika kobietę. I te twarze są dokładnie takie same. I to jest coś, co jest typowe. Tacy chłopcy, kilkunastoletni, grali właśnie Ofelię. Dzisiaj my się oczywiście z tego śmiejemy i krytykujemy to, ale ówcześni kaznodzieje być może mieli trochę racji, mówiąc w tym, że zmuszanie tych chłopców, którzy mieli 12, 13 lat, 14, do grania kobiet, mało tego, dochodzenia na co dzień w celach kobiecych, totalnie rozregulowało ich poczucie tożsamości płciowej. Ci chłopcy na co dzień zachowywali się jak dziewczynki, mieli grać dziewczynki, mieli grać, mało tego, całowane dziewczynki, bo Romeo całuje Julię, więc to taka ciekawostka, że to również jest pewien rodzaj takiej no, dysocjacji psychicznej, że ludzie, którzy młodzi chłopcy, którzy grali te
postacie kochanek wielkich czy szalonych Ofelii, więc sama Ofelia jako taka modelowa wręcz szalona kobieta z miłością, która się topi, no to jest też grana przez chłopca i to już jest niestabilna tożsamość. Mamy całą klasę przedstawień, bo wszyscy się tam oczywiście podniecali. Nawet w Teatrze Buto pojawia się Ofelia, ale to już jest taki radykalny total, jej topienie się. Ta aktorka właściwie z topienia się zrobiła cały spektakl pod tytułem Ofelia. Inny przykład to oczywiście król Lir, który rozdaje swoje wieść, swoje całe ziemie córkom i potem szaleje, bo one go nienawidzą, staje się Chrystusem i to kolejna postać bardzo wielkiego szaleńca. Ja nie będę tego rozwijał, bo to Państwo pewnie znacie, ale w samym królu Lirze pojawia się jeszcze ciekawsza rzecz. Jest Edgar, człowiek, który ucieka przed zemstą brata, który złe i fałszywe oskarżenie wydał przeciwko temu swojemu bratu, Edmund. Więc Edgar, żeby się schronić przed policją, przed karą śmierci, która go czekała za to fałszywe oskarżenie, przebiera się w nagość i przebiera się w szaleństwo. I ten Edgar będzie mówił słowami, które używane były przez jezuitów, żeby grać szalonych i w ten sposób od kościoła anglikańskiego zdobywać zwolenników. To już pewnie bardzo skomplikowałem, ale ważne jest to, że człowiek używa szaleństwa u Szekspira jako maski, żeby się przed kulturą i cywilizacją schronić. Jest całkiem nagi, tu ten aktor jeszcze nie jest całkiem nagi, ale ten aktor w tekście jest całkiem nagi i ubiera się tylko w elementy natury, w jakieś ziemie. Macbeth, kolejne szaleństwo, które najbardziej chyba dojmująco ukazał w filmie japoński reżyser, to Państwo pewnie znacie, Tron we krwi, Kurosawa, na końcu las się zbliża i go zabija polski szaleniec Kordian, który w chwili najbardziej takiej istotnej, kiedy ma zabić cara, nagle wariuje. Grotowski zamienił cały spektakl w dom wariatów, uznał, że wszyscy jesteśmy wariatami i wszystkich nas trzeba leczyć i każdemu z nas trzeba krew puszczać. To taki bardzo sławny spektakl. On aktorsko nie był może taki dobry, ale w swej myśli był bardzo radykalny. Wszyscy aktorzy siedzieli na łóżkach, wszyscy byli pacjentami w Teatrze Wariata. To, co współcześnie jest bardzo znamienne, to próby takiej właśnie krytyki cywilizacji. Tę krytykę w XX wieku bardzo ostro zaproponował Peter Weiss, niemiecki autor sztuk, który napisał sztukę o Markizie de Sade, który oczywiście jest na swój sposób szaleńcem, w Zakładzie dla obłąkanych. I to w tym zakładzie są wszyscy rewolucjoniści. To jest bardzo sławna inscenizacja naszego polskiego reżysera Konrada Swinarskiego w Berlinie, ale oczywiście największą sławną realizacją tego tekstu to jest Petera Brooka, którą możecie Państwo jeszcze zobaczyć czasami, bo zostało sfilmowane. Wstrząsająca opowieść o rewolucji francuskiej, w której Robespierre, Danton i oni wszyscy, Marat, jak tutaj Państwo widzicie, oni wszyscy są w domu obłąkanych i oni wszyscy są opowieścią wariata, czyli właściwie perwerta Markiza de Sade. I na koniec jeszcze raz do Grotowskiego powrócę i to, co rozpocząłem, opętanie Chrystusem, znalazło swoją konsekwencję w najbardziej dojrzałym i ostatnim spektaklu Grotowskiego, Apokalipsis Configuris, kiedy to chłopak, Ryszard Cieślak, podaje się za Chrystusa i tym razem już nie będzie traktowany poważnie, nie będzie biczowany, nie będzie to Chrystus, który jest wcielony przez tego aktora, tylko to jest Chrystus, który jest traktowany jako uzurpator, który jest ośmieszany, który jest w zasadzie totalnie ignorowany, jest poniżany w trakcie tego spektaklu i na końcu mówi mu się, jak u Dostojewskiego w opowieściach w Braciach Karamazow, w opowieści Iwana do Chrystusa, który przyszedł, żeby nam poprawić świat, żeby nam powiedzieć, co mamy robić, to inkwizytor mówi do niego, idź i nie wracaj więcej. On wraca. I tak właśnie mówi inkwizytor do tego Cieślaka, on wraca i już nie przychodzi. Czyli te wszystkie ucieleśnianie, wszystkie channelowanie są sprowadzone do właściwie żartu i takiego bardzo strasznego, cynicznego śmiechu. Idź i nie wracaj więcej. A zapomniałem, że jeszcze jedną zrobiłem kodę, bo to są tak jak w tych złych filmach, są zawsze dwa końce. Więc mój drugi koniec i taki właśnie już bardzo na temat, to jest opowieść króciutka o Sarze Kane, jednej z największych dramaturek współczesnych, która ze swojej depresji, ze swoich stanów lękowych uczyniła
temat swoich sztuk. Napisała tylko 4 czy 5 sztuk, bardzo mało. One wszystkie są przerażające, oczy są wyciągane ludziom na scenie, są kastrowani, są mordowani, są terroryzowani, aż wreszcie w ostatniej jej sztuce, 4:48, Psychosis, to jest godzina, w której ona w szpitalu w Londynie budziła się codziennie, będąc zamknięta w tym szpitalu i w tym szpitalu w końcu popełni samobójstwo, wieszając się na klamce. Tuż po napisaniu tej sztuki, która jest monologiem kobiety, która nie może sobie z własnymi lękami poradzić i nikt w zasadzie nie jest w stanie pomóc. I to właśnie jest to, co się dzieje w głowie niekiedy wielkich artystów i co uzmysłowi najlepiej chyba Malczewski w tym sławnym, błędnym kole, że być artystą jest bardzo trudno i czasami to właśnie jest bycie szaleńcem. To dziękuję bardzo.